Cześć, z tej strony Marcin. 21 zadanie z matury trudnej z operonu z 2017 roku. Zadanie 21 jest następujące. Kąt alfa jest kątem ostrym. Takim, że i mamy tutaj sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa równa się 1/2. No i musimy sobie znaleźć kąt. Ja to zrobię troszkę sprytnie, a mianowicie dopiszę sobie tutaj, że sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest oczywiście równe 1. Co to jest? Wzór na jedynkę trygonometryczną. I teraz po co ja to zrobiłem? Ano po to, że jak to sobie podkreślę i dodam, to tu otrzymam 2 sinus kwadrat alfa minus kosinus plus kosinusem mi się skasuje. A tu otrzymamy 1 cała i 1/2. Ja to zapiszę sobie w postaci 3/2. Ok? Podzielimy sobie przez 2, czy inaczej pomnożymy przez 1/2. To znaczy, że sinus kwadrat alfa równa się 3 razy 1, 3, 2 razy 2, 4. I teraz nie chcę kwadratu, więc muszę sobie to spierwiastkować. To znaczy, że sinus alfa równa się. Pierwiastek z 3 to jest po prostu pierwiastek z 3. Pierwiastek z 4 to jest 2. Lub sinus alfa oczywiście jest dokładnie to samo, tylko z minusem. Czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. Ale ponieważ wiemy, że sinus alfa jest kątem ostrym, a z wierszyka wiemy, że w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, to to odrzucamy. Ale chwila. Przecież sinus alfa równe pierwiastek z 3 przez 2 to jest znajome, no bo alfa równa się 60 stopni dla takiego sinusa. Dam, da, da, da. Czyli jest między, tak, czyli jest między tu, 51 a 70. I po sprawie, tak? No, tak sprytnie. A inaczej jak te z jedynki trygonometrycznej, tylko zamienić kosinusa, że to jest 1 minus sinus kwadrat alfa, albo sinus kwadrat alfa, że to jest 1 minus kosinus kwadrat alfa. I też wyjdzie. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę i lecimy. Zostały nam 4 zadania zamkniętych. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.